O, chłopa nie widziałem, z mgłymi wyjechał. Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Cyberpunk 2077. Ale mnie tutaj zaskoczył. Burza piaskowa i nie widziałem typa. Serio, no zdarza się. Autokasko pokryje, tylko że to już nie moja fura. A gościu od fury nie żyje. Następny! To oni tak w tej burzy jeżdżą. Lecimy sobie ogarnąć jeden z tych obrazków, który jest dosyć potrzebny do ukończenia misji. I tu mamy teleporterek też? No to fajnie. Dajcie wszystkie obrazy. 14, no to będziemy mieli 15. W burze biegać nie możemy. Co my tu mamy? Mamy graffiti. No tak, to trochę pusto jest. Myślałem, że może jakaś misja tu będzie jeszcze, czy coś? Ale okazuje się, że nie. A mi się wydaje, że tutaj już byliśmy. Następnie... chciałbym się chyba udać tutaj, czy tutaj, może... Nie, w sumie to zrobimy nie tak. Dziennik. Czerwony wieszcz. Okej, mamy to. Szkoda mi tej fury tylko troszeczkę, nie? Zobacz, jakie to fajniutkie. Mega mi się te samochodziki ich podobają. Serio, są... no zajebiste. Aż co z nim zrobimy fotę. Tylko nie tak, Johnny. Johnny, co ja mówię? Nie tak i musisz stanąć. Stań przy samym samochodzie. Okej. Zrobimy ci pozycję. O. To by było dobre. Głębia zwiększymy. Dobra, trochę rozjaśnimy. Kontrast. Winiety. To i tak się później wszystko poprawi, spokojnie. Tylko Johnny tak za bardzo nie dotyka, znaczy się, tak za bardzo nie dotykamy fury, ale niech będzie. I ta nasza mina, no bezcenna, kurde, w cholerę. Gdzie to jest nasza gęba? Neutralność, urok osobisty, wściekłość. No, wyglądasz jak Tytus normalnie, gdy się zezłości. Dobra. Spoko fota, spoko fota. Udaj się w wyznaczone miejsce. To nie, to my tam pojedziemy, słuchajcie. Po co ja mam się tutaj, wiecie, bawić i tracić czas na teleportację? Jak my tam możemy dojechać i zrobić po drodze małą rozróbkę. Na przykład tu. Do tego handlarza tą bronią białą bym sobie podjechał przy okazji też, nie? Jak mi teraz któryś z mgły wyjedzie... My jesteśmy dopiero tutaj, dobrze. Ci mają imprezę? Ej, przewieje was, przecież tutaj pizgo, ludzie. I to w polerę. Gdzieś tu będzie ten chłop od tej broni białej. Tam będzie do niego droga na pewno jakaś. Czy to jest jakiś samotnik? Trzeba wypatrywać czegoś tu w lewo. Ale nic nie widać. Okej. Okay.
Gościu jest tam na dole gdzieś. Tylko czy ja tędy będę mógł wrócić jakoś? Dobre pytanie. Istnieje jakaś tam szansa, że udałoby się wspiąć, może, albo i nie. To jest ciekawe. Dobra, chuj tam, idziemy, nie? Siemano. Proszę, proszę. Dawno nie było gości. No. Masz coś ciekawego na sprzedaż? Co koleżanka ma ciekawego? Ma w ogóle coś ciekawego? Jakąś pałka. Pałka elektryczna jest spoko. Większa szansa na trafienie krytyczne. To możemy od niej odkupić, bo spoko. A czy my mamy coś w ekwipunku na sprzedaż? Mamy. No i sprzedajmy. Tą pałę my mamy dla siebie. Kamizelka z redukcją obrażeń o 8%, całkiem spoko. Pustka na banie. Z dwoma slotami. Nie no, dobra. Bimber to jest. Czyli nic ciekawego tutaj nie było aż tak, jak myśleliśmy. Teraz tak, pytanie. Czy mi się tam uda wskoczyć jakimś cudem gdzieś? No właśnie, chyba kurna nie. Nie za bardzo. Jest 250 metrów, to my już jesteśmy prawie na miejscu. Do wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przez Sage Goodwill. Poszukiwany to Rufus McBride, prowadzący działalność riperską bez zezwoleń. W przeszłości doprowadził 3 pacjentów do kalectwa, pomógł też upozorować próbę samobójczą. Mężczyzna ukrywa się wśród członków gangu Raids. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Nie mogę gościa złapać, nie? Znowu to samo. No dzieje się, dzieje, no. Odnoszę wrażenie, że...
No i dobra, chyba wygląda to, że posprzątane. Nie najwyżej, tylko na pewno. Straciłem, nie mam amunicji. Strasznie dużo amunicji tutaj idzie na tych frajerów. Czy coś tutaj jeszcze mamy? A, tutaj mamy. Nóż bojowe. Okej. Tam mamy do schakowania panel. Ale tu jeszcze ktoś żyje na pewno. Tylko my jeszcze chłopa nie znaleźliśmy. Nie mam 1C nigdzie. Idę po ciebie, ziomek, tam jeszcze. Tu jest zamknięty. O! Może coś ciekawego? No, alkohol. Standardowo. W kiblu jakaś skrzyneczka, nic ciekawego. Na końcu, no raczej się nie da. Walić się. I idziemy na górę po chłopa. Dobra. Co my tu mamy po drodze? Tu mamy coś. Tu mamy tych chłopków. Nie, 14 minut odcinka. Bierzemy tę furkę i spadamy stąd. Jeszcze ekwipunek. Wytwarzanie, amunicja. Bo bardzo nieładnie wyszło, że nie mieliśmy amunicji. Tego się nie spodziewałem. Zazwyczaj nawet, no kurczę, gdzieś tam w granicach się zbliżaliśmy, może, nie wiem. Kilkunastu, tam stówki. Parę razy się zdarzyło, że do stówki gdzieś tam zeszliśmy z tą amunicją, ale niżej to tak raczej średnio.
Ci z całym głodu się wyłaniają, kurwa, niczym Chuck Norris pieprzony. Tam była ta misja jakaś tutaj. Pewnie też coś wpaść, rozjebać i tyle. No, dzwońcie. Cześć. Bruce Welby to przemytnik, który trafił do aresztu Militechu przy granicy. Jego kumpel chce go stamtąd wyciągnąć. Ale wiesz, goście potrzebują kogoś, kto odwali brudną robotę i uwolni Bruce'a. Info w załączniku. No, kontrakt uwolni. Powinniśmy mieć tutaj też podaną kasę. Za ten kontrakt, nie? Od razu frajer na tym. Strzelajcie! Straty! Mamy straty! Dron. A kurwa. Możemy nie no, snajperkę też sobie naładujmy. Kurwa, tu też nie mam amunicji. Tu jest dron. O, ale mnie odjebał, no to ładnie. Nowy poziom wbiłem. Tylko ciekawe, w którym miejscu teraz będziemy. Obawiam się, że nie za daleko, bo nie zapisałem gry pewnie. Dobra, wiem gdzie jesteśmy. No pojedziemy, to zrobimy, nie ma problemu, tylko trochę inaczej to rozegramy. No i teraz mamy inną pogodę. Cześć, Bruce Welby to przemytnik, który trafił do aresztu Militechu przy granicy. Jego kumpel chce go stamtąd wyciągnąć. No ale wiesz, goście potrzebują kogoś, kto odwali brudną robotę i uwolni Bruce'a. Info w załączniku. To bardziej mi pasuje na Bruce'a Wszechmogącego. Śledzimy zadanie. Nie no, nie chcę granata rzucić, no. Ale mi zajebał. Ognia! Ognia!
No, ta snajperka już nie robi takiego wrażenia, powiem wam szczerze. No. Wystawi któryś łeb. Zastanawiam się, czy po aktualizacji oni trochę nie podrasowali tych wszystkich skurwysynków. Ktoś jeszcze do nas strzela, ale skąd? Kurwa miny! Dobra, jak wiecie, ja się nie poddaję. Następne podejście, dostać się na teren obozu. Tylko tym razem zrobimy sobie coś takiego. Zapiszemy w razie gdybym zdechł przez przypadek. Wysiadamy. Taktyka była dobra. Z tą snajperką. Tylko pogarsza swoją sytuację. Była. Łatwiej by mi było, gdybym trafiał. Dobra, ten załatwiony też, więc spoko. Mamy to o wiele szybciej ogarnięte. Z tego co pamiętam, tak. Kamerę rozjebmy. Też ona jakoś tam nie przeszkadza, ale... No, przez ten kontener tak średnio. Teraz go dokończmy. Tutaj tędy możemy wejść na teren. Grubo, grubo. Kurwa, no i nie zdążyłem już przed tą miną. Dobra, jestem mniej więcej na tym całym etapie, na którym mnie ostatnio odjebali. I zobaczymy, jak dalej pójdzie. Jeszcze tylko parę myczków chciałem zrobić.
Dobra, mamy te miny. One nam będą teraz pomagać. A mina czemu nie zadziałała? Jak ten chłop tu kurwa przelazł przez to ogrodzenie? Dobra, to my chyba dzisiaj jednak zajmiemy się głównie tutaj zostawić Night City kontraktem w tym odcinku. Czerwonego wieszcza sobie zostawimy na później. Nie może być nielegalne działanie, bo to nie jest obszar działania Night City. Tutaj właśnie na Badlandach Militech odgrywa tak zwane pierwsze skrzypce. Dobra, to nie możemy tego, to nie możemy, to i tak nie jest jakieś tam istotne. A na pewno jeszcze ktoś tu jest, ale to już wyrąbaliśmy. Tutaj tego kazika sprzątnąłem, dobra. Na wieżyczce też był chłop. Tu był ten wielki fiuteł. Tego od niego nie potrzebujemy. Może któryś z tych snajperów miał coś tutaj ciekawego do zaoferowania, ale wątpię. No, pizgali to mnie ładnie, nie? To jest kompleks cały, tak? Dobra. Tędy też możemy wejść. Jedna rundka dookoła, sprawdzimy wszystko co i jak. No i wszystko się wyjaśniło. Jesteś Bruce? To jakiś test? Przecież macie moje dane. Chwila. Ty nie jesteś z Militechu. Spokojnie, przysyła mnie Archie.
ten sam, ale się tak nie emocjonuj. Zabieram cię stąd. Orci wiedział, kogo przysłać. Okej, dość się tu nasiedziałeś. Czas rozruszać kości. Dawaj, Bruce, kurwa. Pieprzamy stąd. Tak trochę wygląda, jakby tu gdzieś jakiś chłop był, nie? Ale średnio go widzę. Coś zebraliśmy fajnego. Zaraz zobaczymy, co to może być. Tu jest coś do schakowania, komputer zapewne. To wszystko? Tutaj jeszcze coś mamy. Mamy drzazgę. No, wychodzimy normalnie frontowymi, tylko... A, ja się już wiem, co jest grane. No właśnie. Gdzie ziomek? Chodź. Tu jest fura. Chodź, Bruce. Ty jesteś ten Bruce? Albo jeszcze czekajcie. Dobra. Odwiozę Bruce'a Wszechmogącego tylko do punktu, gdzie ma zostać odebrany. Tyle. Co to jest? Co to jest za obszar? Halo? To chyba koniec mapy, dlatego tak. Tam jest pewnie lotnisko. Jeszcze raz tu podjedziemy, czekajcie. Wyskoczy komunikat. System kontroli powierzchni. Okej. Tak mi się wydaje, że tam będzie się coś w przyszłości kryło. Już myślałem, że cię nie wyciągniemy z tego obozu. Archie, ty kupo gówna. Co? To przez takich jak ty ten obóz w ogóle istnieje. Widziałem cię za kierownicą. Ile ci płacą? Wystarczająco, żeby sfinansować twoją ucieczkę. Później mi podziękujesz. A teraz zwijamy się stąd. Hej, V! Gdybyś planował kiedyś zostawić Night City, uważaj na granicach. Łatwo tam o fatalną pomyłkę. No dobra, kolejny kontrakt wykonany. Krwi, zapomniałeś? Uznaję kontrakt za zamknięty, bo uratowałeś Bruce'a, ale niepotrzebnie przyciągnąłeś uwagę. Do usłyszenia. To mi gdzieś umknęło, Dakota, jeśli chodzi o ten rozlew krwi. Kurwa, faktycznie. Mówiła coś? Ale przelew byś mogła dać. Baba, słuchaj. Daj pieniądze.
Dobra, my tam coś znaleźliśmy w każdym razie, coś ciekawego, pamiętam. Nie wiem, co to może być. O, proszę, proszę, na wyposażeniu mamy taki, a ten jest typ power, ale my potrzebujemy czegoś w stylu smart, niestety. Tak, to same powery mamy. Ten jest fajny, tylko że to jest typ power, a my się do tego smarta przyzwyczailiśmy. Ten smarcik jest spoczko, tylko właśnie on by nam się przydał w wersji, że tak powiem, złotej. Tasak? Okej. Okay. W wersji złotej byłoby o wiele lepiej. Kamizelka Militechu. Redukcja obrażeń, ona niech zostanie na razie, dobra. Tu jakieś okularki, jedne, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, ósme, dziewiąte, dziesiąte. Nowy. Było tam coś fioletowego. Znaczy, legendarnego. Coś znaleźliśmy, na pewno. O! Buciki. Zwiększa pancerz. No i chujowe te buciki. Co robisz? Niestety. No ja widzę, że chyba za każdym razem, jak mamy jakieś nowe, znaczy im wyższy level, tym więcej dają nam te nasze przedmioty. Dobrze, moi drodzy, dupy nie urwał ten odcinek, podejrzewam, bo no zginąłem dwa razy, trzy razy, dwa razy zginąłem. Później już będziemy sobie oczywiście kontynuowali misję z czerwonym wieszczem. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do następnego, pozdrawiam. Elo.